nie w studiu, a w naszym radiowym ogródku wśród zieleni. Przy tej pięknej pogodzie rozmawiamy sobie z Bogdanem Łyszkiewiczem. Bogdan Łyszkiewicz, Chłopcy z Placu Broni. Właściwie przyzwyczailiśmy się przez lata, że to jedno i to samo. Prawda, Bogdanie? Coś w tym jest, jakkolwiek w gruncie rzeczy trzymasz płytę Krzyż przed sobą. Tu jest Franz Redhunter, który od właśnie roku wydania płyty Krzyż, czyli od roku 1991, a w zasadzie od 90 stale ze mną współpracuje, więc to jest duet w gruncie rzeczy. Duet i do tego dochodzą muzycy tacy czy inni. Tak. No bo z kimś trzeba grać w zespole, w czwórkę co najmniej. Co najmniej w czwórkę. Bywa tak, że gramy w trójkę. Czasem niektórzy zapraszają nas dwóch tylko. Ja powiem Państwu, że Chłopcy z Placu Broni to taki zespół, który kiedyś mi wykręcił piękny numer, bo mam również płytę, która się nazywa Oela. Ja się na to Oela złapałem, kupiłem sobie płytę. No tak. To w ogóle był jeden z pierwszych kompaktów, 90 rok, który włączyłem do swojej kolekcji. Przynoszę do domu, a piosenki Oela nie ma. I chciałem Cię zapytać, czy piosenkę Oela już zdążyłeś zaakceptować, że to jest Twój wielki przebój, że to jest Twój repertuar? Wiesz, muszę powiedzieć, że zawsze ją akceptowałem, natomiast był moment, kiedy musiałem postąpić brutalnie, ponieważ brutalnie postępowała ze mną publiczność. Znaczy, publiczność była zainteresowana wyłącznie piosenką Oela. Konkretnie wyglądało to w ten sposób, że od początku koncertu do każdego, i to trwało wiele miesięcy, skandowano Oela. Było zaśpiewać na początku Oela i byłby spokój. I wtedy bardzo poważna obawa istniała, że koncert ograniczyłby się do jednego utworu po prostu. Wiesz, to nie było ambicją zespołu nigdy. Już wtedy mieliśmy więcej piosenek. Już wtedy była Kocham Wolność, piosenka Nasz Nowy Hymn. Były te piosenki, które później stały się przebojami również. Może nie takimi, ale również. Kiedy już będę dobrym człowiekiem, Chory kraj i tak dalej. Te piosenki przynajmniej mi zapadły, piosenka dla Ciebie, w pamięci z tej płyty, z pierwszej płyty. Bardzo mi miło, cieszę się. W tej chwili przybyłeś do nas z albumem, który się nazywa Polska, po prostu Polska. Tytuł bardzo pojemny, czy repertuar równie pojemny, równie szeroki? Tak, zawiera płyta 18 piosenek, w tym 17 premierowych. Na każdy temat mamy wszystko, mamy piosenkę o Krakowie, bo jestem z Krakowa, czyli o moim mieście rodzinnym. Jest piosenka Wspomnienie mojego domu, gdzie mieszkałem z rodzicami w dzieciństwie. Jest piosenka o matce, o moich przyjaźniach. Jest piosenka o policji, o podatkach, o tym, co kocham i o tym, czego nienawidzę. W związku z tym są również piosenki o miłości, tak jak na każdej płycie. Nie ma takim natężeniu piosenek miłosnych jak na innych płytach, ale w odpowiedniej proporcji do reszty. Na Twoich płytach zwykle były piosenki miłosne i przede wszystkim miłosne. Tak. Ja myślę, że to piosenki... jest ich? Wydaje mi się, że to też są piosenki miłosne, natomiast niekoniecznie wprost, bo piosenka Niepodległość, która traktuje o tęsknocie i sympatii do Polski pradawnej, no i jest piosenką o miłości w gruncie rzeczy. Tylko nie używam tutaj, jakby to powiedzieć, tego klucza, jakim jestem ja i kobieta, czy ja i człowiek, tylko bardziej ogólnie, no dotyczy to tych uczuć najlepszych, które żywię do mojego miejsca, do miejsca, z którego wywodzimy się wszyscy. Chodzi Ci o Kraków czy o kraj generalnie? O kraj, o Polskę, o język polski na przykład. Padło tutaj, wspomniałeś, że Ty jesteś z Krakowa. Tak naprawdę mieszkasz w Krakowie, czy może przeprowadziłeś się do Warszawy ostatnio? Bo istnieje przecież ciążenie, wiesz, cały show biznes jest w Warszawie. Firmy są w Warszawie, media, najważniejsze, co tu mówić, są w Warszawie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zamieszkam w Warszawie z powrotem na jakiś czas, ale nigdy na zawsze. I powiem tak, z Krakowa nie wyprowadzę się nigdy dosłownie, bo nawet gdy będę mieszkał w innym mieście, to zawsze będę o Krakowie myślał. W zasadzie od chwili, gdy pojawiłem się pierwszy raz w życiu w Warszawie, to jestem tam zawsze, bo mam tam mnóstwo przyjaciół, tam mam kawałek swojego życia również, ale mam też kawałek swojego życia w Trójmieście i w zasadzie wszędzie w Polsce znalazłoby się miejsce, z którym czuję się związany, a im więcej lat mija, tym bardziej. Natomiast nie mogę tego zmienić i nie chcę, że urodziłem się w Krakowie. Tam moje serce bije najmocniej. Choć nie wiem, czy warto się tak przywiązywać. No, chcąc, nie chcąc, jestem przywiązany do Krakowa emocjonalnie. I to chyba jest zupełnie naturalne. Zwłaszcza, że Kraków jest obiektywnie biorąc fajnym miastem. A gdybyś miał dokończyć zdanie, mieszkam w... W Krakowie. W Krakowie mieszkasz. Tak, ale to nie jest tak, że będę tam mieszkał na 100% zawsze. Kto wie, czy... Ciągle się gdzieś przeprowadzam, ciągle zmieniam miejsca. Dlatego, że nie czujesz związku, nie lubisz się osiedlać w jednym miejscu? Jest to ciągnie cię do nowych rzeczy ciągle? Jest to, nigdy nie miałem rodziny takiej, którą bym założył sam. W związku z tym nie było takiej konieczności. Wydaje mi się, że człowiek żyjący w taki sposób, jak ja żyję,
nie musi po prostu być w jednym miejscu stale. Zupełnie naturalnie, no przede wszystkim jestem muzykiem, jestem osobą, która podróżuje jak gdyby z założenia. A ponieważ podróże bywają nałogiem, mogą być nałogiem, to w moim wypadku tak właśnie jest. I nawet gdy nie gramy koncertów, to ja i tak wolny czas spędzam na jakichś podróżach. Nie wiem, może 2 tygodnie jestem w stanie gdzieś wytrzymać w jednym miejscu, miesiąc, już się źle czuję po miesiącu. Ja jestem w nieustannym ruchu od przynajmniej 20 lat. Nawet widzę, że kiedy przyjechałeś tu do nas, do Lublina, opowiadać o tej nowej płycie, to nie pędzisz tak jak inni, tu jedno radio, to drugie, tylko wyczuwał, że masz więcej czasu między tym wszystkim. Tak, mam więcej czasu, bo się nie chcę się spieszyć, chcę żyć po prostu normalnie, chcę żyć jak najdłużej i chcę, w związku z czym pośpiech i ciśnienie, napięcia nie są dobre. Rozśmieszają nas tutaj koledzy z zespołu Lombard, bardzo dobrze. No to zalety rozmowy w ogródku. Radio Lublin. Tu mamy jakiś adres, ja jestem w takiej samej sytuacji jak słuchacze. Nie słyszałem tej płyty, słuchacze też nie. Karmelicka 17/8. To jest adres mojego dzieciństwa. Tam, gdy ktoś będzie w Krakowie, to może znalazł się na ulicy Karmelickiej 17, może mieć pewność, że tam mieszkałem. A jak wygląda ulica Karmelicka? Ulica Karmelicka to jest przedłużenie Szewskiej. To jest jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Krakowie. Mieszczą się tam bardzo stare budynki. Ja mieszkałem w budynku z XIV wieku. Oczywiście budynek ten ulegał przeobrażeniom na przestrzeni wieków, ale była w nim jakaś niezwykła atmosfera. Co mogę powiedzieć o ulicy Karmelickiej? To, co ważne, zawiera się w piosence. Nie naruszasz podaniem adresu ustawy o ochronie danych osobowych? Nie, ponieważ nie mieszkam już tam od dawna, nie mieszkają tam nawet moi rodzice również. Więc ten adres już nie ma. Wiesz co, ta piosenka związku. Nazywała się Dom Rodzinny, ale w polskim prawie autorskim obowiązują bardzo dziwne przepisy. Aha, ponieważ tytułów nie można powtarzać. Nie można powtarzać tytułów i najprostszym rozwiązaniem było podanie adresu konkretnego. Jeden pan też z Krakowa o ulicy Brackiej śpiewał. Bo tak, nie wiem, bo on zdaje się, nie chce się mylić, wolałbym nie wprowadzać nikogo w błąd, ale zdaje się, że on na Brackiej też tam wychowywał się. A Bracka to już jest ulica prawie z oknami na rynek. Niemal. Ja go też zapytałem kiedyś, czy on jest z Krakowa jeszcze, czy już z Warszawy. To też się zarzekał, że z Krakowa. Wyłącznie. No tak. A ja trochę jestem z Warszawy, ale urodziłem się w Krakowie. Ja bardzo lubię Warszawę, pomimo, że to jest miasto czasem trudne do zniesienia. Mam tam po prostu dużo przyjaciół. Wracając do płyty. Płyta nazywa się Polska, przypominamy. Filmują ją Chłopcy z Placu Broni. Czyli zespół Bogdana Łyszkiewicza, któregoż to gościmy. Cóż my tutaj widzimy? Piosenkę piłkarską znamy, Huragan też znamy. Zastanawiam się, dlaczego piosenka piłkarska i kto po kim, że tak powiem, pomysł ściągnął. Norbi po tobie? No, obiektywnie biorąc, chyba tak, bo po piosenka Norbiego dowiedziałem się o istnieniu w zasadzie dzisiaj dopiero, będąc w Lublinie. Ktoś pokazał mi ten singiel. No, piosenka piłkarska, jeśli pamiętasz, to już pojawiła się dość dawno temu. Za 3, chyba 4 miesiące, jakoś tak. Co najmniej. Jeśli nie wcześniej. Jeśli nie wcześniej. Ja już się pogubiłem w tych wszystkich datach dziwnych. Mam wrażenie, że nawet pojawiła się w ubiegłym roku. I nie wiem, czy nie jesienią przypadkiem. Pojawiła się równocześnie z meczami przecież. A no tak, jeszcze chłopcy grali wtedy mecze eliminacyjne poprzednie. Więc ona się pojawiła w związku z tymi meczami. I tuż przed meczem zrobiliśmy pierwszym jakimś ważnym. Bodaj Polska-Anglia. Teledysk i nagraliśmy tę piosenkę w szybkim bardzo tempie, w ciągu kilkunastu godzin niemal. Przygotowaliśmy wszystko i teledysk i piosenkę. To mi nie pomogło. No ale to nie piosenka ma wygrywać, tylko piłkarze. Jednak muzyka nie pomaga chyba, nie ma to związku. Wiesz co, muzyka jest na pewno silną porcją energii i może pomóc, ale nie można liczyć na to, że jest to czarodziejskie zaklęcie, które wszystko zmieni czarodziejską różdżką. Niestety potrzebny jest wysiłek, mówię to jako laik, więc jest to tylko moja opinia i nie chcę zawołać ex-katedra w tej dziedzinie. Wydaje mi się, że to jednak jest złożenie wysiłku nie tylko 11 zawodników, czy tam powiedzmy plus rezerwowych i ekipy trenerów, ale całej grupy wielkiej, olbrzymiej ludzi. A atmosfera w PZPN-ie, tam walki o podkoszulki, o buty, kto w jakich wystąpi, jaka firma, czyli przepychanki tak zwane, nie lubię tego słowa, przepraszam, finansowe,
to na pewno ta atmosfera się dobrze nie odbijała i ci biedni piłkarze, choćby nie wiem jak utalentowani, nie wiem jak poszukiwani przez cały świat piłkarski jako soliści, w całości no nie zagrają po prostu dobrze, jeśli będą cały czas w atmosferze walk i niesnasek trenować. Skoro taką piosenkę napisałeś, jakie jest twoje zainteresowanie meczami? Oglądasz mecze piłki nożnej? Słuchaj, ligowe, reprezentacyjne? Dla mnie piłka, nie, w ogóle się nie interesuję piłką nożną inaczej. Tam mistrza Polski macie w Krakowie przecież. Tak, ale ja mnie interesuje po prostu polska reprezentacja jako reprezentacja naszego, krótko mówiąc, kraju. Interesuje mnie to, że ewentualne zwycięstwo polskiej reprezentacji może być zwycięstwem jakby społecznym, to znaczy, że wszyscy mogą mieć w nim udział, kibice poprzez nastawienie, a ludzie, którzy w tym już jakby bezpośrednio biorą udział, mogą po prostu dopingować przykładem sukcesu innych, po prostu do wygrywania w życiu. Nie tylko w piłce, ale po prostu w czym, nie wiem, no, w dowolnej dziedzinie życia. Mamy tutaj na tej płycie, bo penetrujemy ją dalej, płytę Polska Grupy Chłopcy z Placu Broni, taki tytuł najdłuższy, on się bardzo wybija graficznie. Nie chciałem śpiewać tej piosenki. I zaraz znowu pewnie wrócisz do problemów z tytułami i za X-em. Nie, tym razem nie. Ja po prostu nie chciałem śpiewać tej piosenki. To znaczy nie dlatego, że jest na przykład okropna i obrzydliwa i po prostu nie sposób jej zaśpiewać bez uczucia zażenowania. Nikt cię nie zmusił. Trudno powiedzieć, że nikt mnie nie zmusił, ale po prostu nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, która zmusiła mnie do tego, żeby taką piosenkę napisać, bo nie była to łatwa chwila w moim życiu, krótko mówiąc, było bardzo źle. Powiedziałeś A, to powiesz B naszym słuchaczom? No to piosenka o kłopotach w życiu osobistym, tak to powiem, tak to nazwę. I trwa 9 minut, jest to forma prawie że symfoniczna, gra tam orkiestra smyczkowa wielka, w każdym razie słychać ją. Poważna sprawa, krótko mówiąc. Czyli tę piosenkę chciałeś zaśpiewać, natomiast nie chciałeś się w takiej sytuacji znaleźć. Tak. I ta sytuacja trwała dłużej niż 9 minut w życiu pewnie. Myślę, że tak. Przypomnę, gościmy Bogdana Łyszkiewicza z grupy Chłopcy z Placu Broni, a rozmawiamy sobie w naszym radiowym ogródku, wykorzystując nie najgorszą pogodę, która nam się w maju przytrafiła. Po sąsiedzku od tego najdłuższego tytułu jest jeden z najkrótszych, ale zdaje mi się, że tę piosenkę to już widziałem na jednej płycie, o tej, co tutaj leży. Na płycie Krzyż, prawda? Kocham cię. I też chyba słyszałem jeszcze jedną wersję tej piosenki. Czyżbyś po raz trzeci ją nagrał? Ja powiedziałem w roku 1991, że będę ją nagrywał, że będzie na każdej płycie już do końca działalności zespołu. I na razie konsekwentnie. Tak, na razie, więc cała płyta to inna wersja. Dlaczego? Wiesz, po prostu to jest chyba najważniejsze słowo w życiu. W związku z tym staram się znaczenie tego słowa pielęgnować i wyrazem tego jest umieszczanie piosenki na każdej płycie. Chciałbym razem ze słuchaczami odbyć tę podróż, jaką jest po prostu troska o miłość w życiu. I ci wszyscy, którzy lubią moje piosenki i słuchają, będą mieli okazję razem ze mną zastanawiać się, ilekroć to słowo wypowiedzą. Czym ta wersja się różni od poprzednich? Czasem. Trwa tylko 30 sekund tym razem. Bogdan, co poleciłbyś z płyty jeszcze? Wiesz, ja poleciłbym wysłuchanie płyty w całości, przy czym niestety muszę powiedzieć o czymś takim. Wydawca sobie bez kontaktu ze mną zmienił kolejność. Ja bym polecił słuchanie płyty kompaktowej w kolejności, która jest w książeczce wydrukowana z tekstami. Można zaprogramować odtwarzacz po prostu. Właśnie to dlatego mówię o płycie kompaktowej, bo teraz zadam trochę więcej zamieszania. Ja bym planował wysłuchanie całej płyty, ponieważ jest to w tym układzie, który stworzyłem, w układzie autorskim z książki, to jest pewna całość. Co do poszczególnych piosenek, wydaje mi się, że one mają to do siebie, że gdybyśmy chcieli słuchać ich wyrywkowo, nadają się na różne okazje. To znaczy są to piosenki na każdą okazję, ale nie na co dzień. Codziennie można słuchać piosenek. Czy można, to pytanie, mogę ja ci zadać pytanie, czy można słuchać codziennie piosenek o miłości? Pewnie można. Czy zawsze? Aż się to nie znudzi. Trzeba zrobić dwa dni przerwy. Trzeba zrobić dwa dni przerwy. I wtedy na przykład można posłuchać piosenki, na przykład w kwietniu, gdy ktoś ma kłopoty z podatkami, to proszę podatki posłuchać sobie. Gdy kogoś zdenerwuje gliniarz jakiś, na przykład mandatem niesprawiedliwym, to może sobie posłuchać piosenki Super Glina. Gdy obejrzy po raz kolejny Ogniem i Mieczem albo Pana Włodowskiego, to zapraszam do Niepodległości. Piosenka jest śliczna, powstała o 4 rano, w zasadzie w łóżku, można powiedzieć. No to gdy ktoś o 4 rano ze swoją kochaną osobą spędza piękny
na chwilę, to piosenka Jesteś Ściszany jest dobrą ilustracją. Gdy kogoś opuści największa miłość w życiu, zwłaszcza gdy wyraźnie miała ku temu powody, no to można nie chcieć śpiewać tej piosenki razem ze mną. Gdy ktoś przypływie dobrego nastroju, chce polecieć kosmos, to proszę bardzo, płyta zaczyna się podróżą w kosmos i to polskim wahadłowcem. Gdy ktoś ma ochotę odwiedzić Kraków, zapraszam, poszówka z Krakowa i tak dalej, i tak dalej. Mogę każdą piosenkę skomentować w ten sposób. Gdy ktoś nienawidzi życia w Polsce, bo go drażni po prostu na przykład dziadostwo, chamstwo, niedokładność, to piosenka 9 zmieni się sam, jest idealnym komentarzem. Piosenka Będę kochał cię jak Bóg, no to tytuł sam mówi za siebie. Jest piosenka o mamie, boję się chłodnego lata. Bywają takie chwile, że lato jest zimne, gdy ktoś na przykład odchodzi. To jest taka piosenka. Jest o wszystkim.